Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie, moi drodzy. Taki krótki film z taką przestrogą, ponieważ serwisuję tutaj taki dwuosobowy skuter Junak 908 i on lata jeździł, jeździł, ktoś lał i jeździł, lał i jeździł bez serwisowania. Chciałem pokazać, co się dzieje z przekładnią CVT, z przekładnią, z samym korektorem momentu obrotowego, kiedy my tego nie serwisujemy w odpowiedni sposób. Na moim kanale już jest film sprzed kilkunastu lat, gdzie tłumaczę, jak serwisować przekładnie, ale to jest film taki przypominający, ponieważ, jak wiemy, ludzie mają tendencję do zapominania. Słuchajcie, zobaczcie, mam tutaj korektor momentu obrotowego i on strasznie ciężko się rozpręża i ciężko pracuje, naprawdę, bardzo ciężko. Jest po prostu w środku suchy. Ten smar, który tam został zastosowany, podejrzewam, on się skulkował, tak sfilcował, twardy jest i poprzez to, powiem wam, przekładnia ciężko pracuje, ciężko przyłącza ze startu na prędkość, dłużej to trwa, spalanie nam wzrasta przede wszystkim, no i moc silnika też maleje, bo zanim ten silnik nabierze tej prędkości, to musi potrwać i potrwać i potrwać, więc pamiętajcie, trzeba to serwisować, rozbieramy to, czyścimy, smarujemy, ja wam pokażę mniej więcej jak to rozebrać, bardzo prosta sprawa, słuchajcie. Wystarczy nam płaski śrubokręt. Jak to wszystko odkręcimy, podważamy sobie z tej strony. Czekajcie, muszę to na stole. A chyba nie takie proste, jak się wydaje. Momencik, wezmę jakiś odpowiedni śrubokręt. Już to kiedyś pokazywałem, ale warto, żeby jeszcze raz pokazać. O, podważamy, to nam wychodzi. Zobaczcie, co tutaj mamy. Tutaj mamy akurat dwa takie bolce w tych prowadnicach. Musimy to wyjąć, te bolce z boku, unosząc to lekko, wyjąć bolce jakimiś szczypczykami. O, na przykład tak, wyjmuję jeden. Bardzo ciasno to siedzi, to nie powinno tak ciasno pracować, wiecie? Słuchajcie, to jest źle. Jeden bolec. Drugi bolec. Zdejmujemy to i zobaczcie, co to jest. Suchy, zaschnięty smar, którego nie da się zetrzeć, trzeba go dopiero zmyć, umyć wszystko wewnątrz tej prowadnicy, tutaj, zobaczcie, i dopiero złożyć, wyczyścić i zacznie to pracować prawidłowo i wtedy wasz skuter zacznie dobrze przyspieszać, dobrze startować, rozpędzać się. Taka błahostka, moi drodzy, ale bardzo ważna, pamiętajcie, trzeba serwisować przekładnię CVT, nie tylko zdemontując i wyczyścić to, wydmuchać z kurzu, ale też bardzo ważne jest wyczyszczenie wariatora, korektora momentu obrotowego, sprzęgła. Tu jest akurat nowe sprzęgło, ktoś założył, bo ten silnik po prostu nie ma mocy przy starcie. On jak się rozpędzi, to idzie jak szalony, prawie 80 na godzinę, ale sprężyny w tym sprzęgle są, zobaczcie, takie miękkie po prostu. On od razu za sprzęgla nie ma mocy. Plus problem z korektorem składa się na to, że silnik nie ma mocy. I każdy kombinuje w inną stronę. Wymiana cylindra, bo cylinder, bo coś tam, coś tam. Pamiętajcie, dopóki wasz skuter odpala bez problemu i jedzie, to nie szukajcie przyczyny w cylindrze, bo gdyby tam była przyczyna, to pierwsza sprawa, ten skuter dwusów nie odpalałby, nie miałby mocy. Jak już nie odpali, to nie będzie miał mocy, to jest logiczne, prawda? Więc nie odpalałby i byłby problem. Wtedy można zacząć tam szukać. O, tak powiem. Moi drodzy, myślę, że ten film się komuś przydał. Nie było mi jakiś czas, ale mam tyle pracy, że nie mam czasu nagrywać filmu. Akurat to jest takie ciekawe, bo tak mówię, wiele osób idzie nie w tą stronę. Wymieniają pół silnika, a na końcu w serwisie, jak już sobie nie dają rady, okazuje się, że wystarczy tylko przeserwisować dobrze przekładnię CVT, wyregulować napęd i wszystko gra. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli film się podobał, proszę o łapkę w górę, moi drodzy.